Który kolor jest najlepszy na świecie? Żółty, zielony czy niebieski? Sprawdźmy to razem z bohaterami naszego nowego challenge'u. Przed nimi wiele wyzwań. Jak dużo żółtych produktów! W ogóle mnie to nie cieszy. Nie mówiłabyś tak, gdybyś dostała pyszne udka z kurczaka. Albo pyszne słodycze. Macie szczęście, a ja muszę jeść cytrynę. Nie szkodzi, poradzę sobie nawet z tak trudnym wyzwaniem. Mam pomysł. Spróbuję go zrealizować. Przestań się wygłupiać, Lili. Weź się do roboty. Nie trzeba było mi przypominać. Dobra. Spróbuję wetknąć słomkę w cytrynę i wypić z niej sok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakie to kwaśne! Nic nie czuję, tylko ten okropny smak. Mam nadzieję, że niedługo sok się skończy. Po wszystkim. Nigdy więcej nie proponujcie mi cytryn. Lili, dziwnie wyglądasz. Pilnie potrzebujesz porządnej dawki cukru. Mam nadzieję, że to pomoże. O tak, od razu czuję się lepiej. Mówiłam ci. Dzięki, Suzy, teraz ty. Z przyjemnością. Już nie mogłam się doczekać, żeby tego spróbować. Niesamowity aromat. Sprawia, że kręci mi się w głowie. Wow, jaka wielka nóżka. Podoba mi się taki rozmiar. Chrupiąca na zewnątrz i soczysta w środku. Idealna. Pilnie potrzebuję dokładki. Nie bądź taka chciwa, podziel się ze mną. Możesz wziąć kości, jeśli chcesz. Ale kurczaka zjem sama. Sorry. Porcja wcale nie jest taka duża. Przebrnęłam przez nią bardzo szybko. Masz potworny apetyt. Dlaczego zrobiło się tu tak gorąco? O nie! Ja płonę! Czy to przez te ostre nóżki? Pomocy! Trzeba było się podzielić, to nic by ci się nie stało. Ale są plusy tej sytuacji. Mogę upiec marshmallows. Myślę, że to genialny pomysł. Nie przestawaj, Suzy. Potrzebuję trochę więcej czasu. Co ty robisz, Andy? Lepiej przynieś mi trochę wody. Uff, jakie gorące. Zanim spróbuję, muszę je trochę ostudzić. Dobra, próbuję. Jakie miękkie. Pianki rozpływają się w ustach. Są idealnie roztopione. Chcecie spróbować? Testujcie się. Dzięki, Andy. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Spodoba wam się. Pyszności. Wow, różowa guma. A ja dostałam watę cukrową. Jaka duża. Wspaniale. Wszyscy mają szczęście oprócz mnie. Różowa ryba wygląda ładnie, ale jestem pewna, że smakuje obrzydliwie. Nie mam wątpliwości co do moich gum. Chcę je spróbować już teraz. O Boże, spójrz się na to. Wygląda idealnie. Prawdziwy słodki skarb. Jaka duża guma. To mi się podoba. Andy, jesteś czasami taki zabawny. Jestem po prostu w świetnym nastroju. Różowe potrawy mają na mnie pozytywny wpływ. Aby wzmocnić efekt, potrzebuję dokładki. Nigdy nie można mieć za dużo gumy. To pewne. A teraz nadmucham taki balon. Spójrzcie. No dlaczego tak szybko pękł? Potrzebuję większego. Chwila, mam pomysł. Co to jest? Pompka! Pomoże mi nadmuchać ogromnego balona. Okej, ale zabierz to ode mnie. Dobrze. No to biorę się do roboty. Umocuję gumę i teraz popracuję trochę rękami. Lili, trzymaj mocno pompkę. Wow, coś z tego wychodzi. Andy, a ty dokąd? Ten balon ciągnie mnie za sobą. Pomocy! Obawiam się, że jest już za późno. Nie uda nam się go uratować. Ja mam lęk wysokości. Zróbcie coś. O nie, to jest kosmos. O mój Boże, to jest straszne. Najważniejsze to nie oddychać i się nie ruszać, bo mogę spaść. O nie! Pomóżcie mi. Jak tu gorąco. Rozłóżcie coś na podłodze. Andy chyba wraca.
Nie mogę zrozumieć, co on mówi. Andy, jak się masz? A jak myślisz? Już nigdy nie nadmucham balonów. Wspaniale jest tu wrócić. Super, my też się cieszymy, że wróciłeś. Teraz mogę wreszcie zjeść moją watę cukrową. Jaka jest miękka i aromatyczna. Po prostu niesamowita. To tak, jakbym znalazła się w chmurach. Wow, jak fajnie. Chcę więcej chmur. Są takie puszyste. To najlepsze, czego doświadczyłam. Ej, cześć! Dobrze was tu widzieć. Skąd pochodzi ten dziwny dźwięk? Słyszycie to? Daj nam swoje chmury! Szybciej, Andy. Dawaj watę. Zanim Lili coś zobaczy. Boże, to jest naprawdę dobre. Chyba na chwilę zasnęłam. Ej, co wy robicie? Oddajcie mi to. To moja wata cukrowa. Zjedliście prawie połowę. To oburzające. Zajmę się resztą. Niezły pomysł. Dzięki temu nie uda wam się ukraść ani kawałka więcej. Gotowe. Wielkie rzeczy, po prostu troszkę spróbowaliśmy. Niech Suzy spróbuje teraz swojej ryby. Fu, to jest obrzydliwe nawet w dotyku. Pachnie też paskudnie. Spróbuję ją polizać. Ohyda, nigdy bym się na to nie odważył. Ale każecie mi to zrobić. Z własnej woli nie zjadłabym surowej ryby. Fu, zaraz zwymiotuję od tego smaku. Suzy, nie pluj! Wystarczy, odmawiam jedzenia tego. Co zamierzasz? Boicie się? Możecie się uspokoić, ten kij baseballowy nie jest dla was. Proponuję, żebyśmy zagrali. Andy, pomóż mi. Szczerze mówiąc, nie mam ochoty dotykać twojej ryby. Łap! Co za trafienie! Oj, mogłam tak mocno nie uderzać. Brawo! Czas na degustację naszego tortu. Co to jest? Z nieba spadła ryba! Ciasto jest zniszczone. Co za pech. Mam nadzieję, że nie dowiedzą się, że to ja podrzuciłam rybę. Niebieski to mój ulubiony kolor. Moim też by był, gdybym dostał smakołyki. Spójrzcie na tego soczystego burgera. Ekstra! A ja mam ogromny tort. Wszystko to jest zdecydowanie lepsze niż główka czosnku. Dlaczego życie jest tak niesprawiedliwe? Smacznego, Andy. Może któraś z was zacznie? Dobra, dobra, jestem gotowy do działania, jeśli się nie uduszę. Ten czosnek naprawdę śmierdzi. Wow, jak łatwo rozpadł się na ząbki. Mam nadzieję, że w ten sposób łatwiej go zjem. Chociaż i tak nie ma w tym nic dobrego. Fuj, zaraz zwymiotuję. Andy, zamknij buzię, strasznie śmierdzi. Musimy szybko założyć maski. Mnie też by się przydała. Biedak jest taki wrażliwy. Wiem, co zrobić z tym zapachem. Użyjmy odświeżacza. Zapewniam, że będzie o wiele lepiej. Super, można zdjąć maski. Tak miło jest oddychać bez nich. Czuję się trochę lepiej. Nierewelacyjnie, ale super, że nie muszę już jeść czosnku. Z chęcią spróbowałbym burgera. Zapomnij o tym, Andy. Burger należy do mnie. Jest tak ogromny, że nie mieści się nawet w ustach. Bardzo soczyste nadzienie i niesamowicie miękka bułka. Wyobrażam sobie, jakie to pyszne. Masz rację, Andy, to jest wspaniałe. Żałuję, że nie miałem okazji spróbować. Musisz uwierzyć mi na słowo. No i dobra, mam jeszcze szansę na tort. Oj, przepraszam, mam czkawkę. Co się dzieje? O, chyba przestałam. Oj, jednak nie, wyciągnęłam pochopne wnioski. Lili, twoja czkawka zwaliła nas z nóg. Przepraszam, nie zrobiłam tego specjalnie. Dobra, różne rzeczy się zdarzają. Jest okej. Czas skosztować mojego tortu. Dam sobie spokój z manierami, zjem go gołymi rękami. Jest taki miękki. Super, aromat wręcz przyciąga. To wspaniałe ciasto.
chęcią byśmy go spróbowali. Myślę, że sama sobie poradzę. To jest najlepsze jedzenie na świecie. Mogłabym przez cały czas jeść tylko ciasta. Które kolorowe potrawy najbardziej Wam smakowały? Piszcie w komentarzach. To już wszystko na dziś. Czas się pożegnać. Do zobaczenia wkrótce.